Ewa Skarżyńska, Bolesia Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy Lament Czyta Joanna Węgrzynowska Nadszedł wreszcie dawno oczekiwany dzień złożenia ślubów zakonnych. W święto świętej rodziny, które wypadało w niedzielę 22 stycznia, Bolesława wysłała wychowanki wraz z pozostałymi domownikami do katedry na Sumę najdłuższą i najbardziej uroczystą mszę świętą. Kiedy dom opustoszał i umilkły ostatnie odgłosy młodzieńczego gwaru, nowicjuszki zebrały się w małej kaplicy przed obrazem świętej rodziny z Nazaretu. Skromna to była kapliczka i suknie nowicjuszek też bardzo zwyczajne, lecz nastrój tak podniosły i pełen skupienia, że słychać było niemal modlitewny śpiew aniołów. Ojciec Wierciński rozpoczął mszę świętą. Tuż przed komunią, wpatrzone w hostię spoczywającą w jego rękach, wypowiedziały Bogu słowa ślubowania. Ślubuję boskiemu majestatowi Twemu, wobec całego dworu niebieskiego, na jeden rok ubóstwo, czystość i posłuszeństwo w towarzystwie świętej rodziny. I postanawiam za łaską Twoją w tym towarzystwie wytrwać aż do końca, wszystko rozumiejąc według ustaw tegoż towarzystwa. Powtarzały, wzruszone. Po tej uroczystej ceremonii, uświetnionej pachnącymi gałązkami jedliny, wielka nadprzyrodzona radość wypełniła serca misjonarek. Szczęśliwe, że mogły odpowiedzieć Bogu na jego wezwanie i przepełnione jego miłością. Gotowe były pójść wszędzie, dokąd tylko je pośle. Wszędzie, gdzie wiara katolicka była prześladowana, a dusze ludzkie zagrożone. Dla ratowania dusz gotowe były poświęcić własne życie. Bolesławie jako założycielce i pierwszej przełożonej zgromadzenia przysługiwał odtąd tytuł matki. Ona też została mistrzynią nowicjatu. Na jej zastępczynie wybrano siostrę Łucję. Natomiast siostra Leokadia miała czuwać nad sprawami gospodarskimi i finansami zgromadzenia. Ojciec Wierciński podziwiał hart ducha i silną wiarę matki Bolesławy. Była świadoma czekających ją trudów, a przecież wcale się ich nie bała. Musiała wiedzieć, że nie zawsze będzie mogła liczyć na kierownictwo duchowe kapłana, że rosnące napięcia rewolucyjne mogą przysporzyć zgromadzeniu wielu cierpień, a niepewny los zakładu może pozbawić siostry środków do życia, a jednak i to zdawało się nie stanowić dla niej żadnej przeszkody. Jej pragnienie powołania nowej wspólnoty zakonnej wolne było od próżnych myśli i własnych ambicji. To, czego była pewna, sprowadzało się wyłącznie do trudu i ofiary. Wiedząc, jak bardzo jest niedoskonała, Całą ufność złożyła w Bogu. Wybrał Pan Bóg kloc na narzędzie swoje, mówiła o sobie żartobliwie. Niech zatem użyje go do dzieła swego. Trudna decyzja. Luty 1906 roku był wyjątkowo mroźny. Zwierzęta z okolicznych lasów podchodziły na obrzeża miasta w poszukiwaniu pożywienia. A ludzie niemal wcale nie ruszali się ze swoich domostw. Także dziewczęta, zapisane na kurs kroju i szycia, nie zawsze docierały na zajęcia w komplecie. Śnieg utworzył przed zakładem takie zaspy, że trzeba było w końcu męskiej ręki, żeby się z nimi uporać. Jedna z dziewcząt namówiła do tej pracy swego brata Anatola, który nieraz już pomagał im przy rąbaniu drew paleniu w piecach czy obsługiwaniu wyżymaczki podczas comiesięcznego prania miał przyjść w sobotę przed południem kiedy więc w sobotę przed południem rozległo się głośne stukanie do drzwi matka bolesława była przekonana że to właśnie on dla pewności zerknęła przez podłużną szybkę w drzwiach ale po drugiej stronie zamiast anatola ujrzała rewirowego jermycyna carskiego policjanta pełniącego nadzór w tej okolicy Zdziwiła się, a nawet trochę przestraszyła. Zdarzyło się bowiem już kilka razy, że znajdowała w pobliżu domu rozrzucone rewolucyjne ulotki, wzywające do strajków, które to ulotki, nieuprzątnięte w porę, mogły narazić ją i zakład na poważne kłopoty. Ksiądz Chródzki od dawna już uczulał ją na tego typu prowokacje, którymi władze carskie posługiwały się w stosunku do polskiej inteligencji. Chcąc ją w ten sposób obciążyć winą za działania spiskowe. Ponieważ pukanie rozległo się ponownie, szybko odsunęła zasuwę. Policjant wszedł do przedpokoju, nanosząc przy okazji mnóstwo śniegu. Był to mężczyzna lat około czterdziestu, niewysoki, barczysty, o lisim spojrzeniu. Przez chwilę przyglądał się matce Bolesławie podejrzliwie, po czym zapytał z wyszukaną grzecznością. Wyzdję jest dyrektorem? Tak. A o co chodzi? Niż to, uśmiechnął się. Znaczy, przechodził ja tutaj i padumał, "Chłodny dzień, taki wejdę". Mówił łamaną polszczyzną, cedząc wolna każde słowo. Od drzwi istotnie ciągnęło chłodem. Mroźny wiatr wciskał się szparami do wnętrza domu. Matka Bolesława mocniej otuliła się chustą. — Będzie ze trzydzieści stopni — zauważyła. — Trzydzieści? — roześmiał się, wycierając ośnieżone wąsy. — E, to wy, dyrektor, chyba dziś nosa nie wystawiali za dwier. Co do tego, że rozmowa o pogodzie nie mogła być celem wizyty Jermycyna, matka Bolesława nie miała wątpliwości. Czekała zatem cierpliwie na dalszy jej przebieg. I faktycznie. Już po chwili zaczęło się niewinne przesłuchanie. — Wy iz Owszem, i z Warszawy? — Owszem — odparła. — I nieskuczno wam? — Jakoś nie mam czasu tęsknić — odparła na odczepnego. — No, ale Mochylew to nie to samo, co Warszawa. — Byłam krawcową w Warszawie, mogę być i tutaj — stwierdziła, siląc się na uśmiech. Mochylewskie kobiety też chcą chodzić pięknie ubrane, ale wtrąciła, aby jak najprędzej zmienić temat. Mamy w naszym zakładzie nie tylko pracownię krawiecką, lecz również dziewiarską, w której wyrabiamy bardzo ciepłe damskie reformy, doskonałej jakości zapewniam. Klientki ogromnie je sobie chwalą. Czy zatem nie zechciałby pan przyjąć od nas w podarunku jednej pary dla małżonki? Mróz może jeszcze potrwać. Rewirowy zmieszał się okropnie na te słowa. Niet u mnie żeny, wyznał zawstydzony. Nu dla mamaszy z udawolstwiem. Natychmiast przywołała jedną z wychowanek i poleciła jej przynieść takowe dla mamusi gaspadina policjanta. Schował je w mgnieniu oka za pazuchę służbowego płaszcza, po czym, nie zadając już więcej pytań, odmaszarował zadowolony. Po jego odejściu siostra Lucja podeszła do matki Bolesławy zaniepokojona. Ciekawe, kto go nasłał i po co, powiedziała z trudem, opanowując drżenie głosu, bo nie przyszedł chyba tylko po te głupie gacie. Tego się już raczej nie dowiemy, odparła matka Bolesława. Cieszę się jednak, że ojciec Zwierciński wyjechał już z Mochy Lewa. Nadeszła wiosna, a z nią nowe nadzieje. I chociaż matka Bolesława nie raz tęskniła za mazowiecką ziemią, z czasem pokochała i tę białoruską. Niezmierzone przestrzenie łąk, ciemne bory i prześwietlone słońcem brzozowe zagajniki, gąszcze leszczyn i głogów, przydrożne kapliczki. Pokochała wiejskie chaty i rzewne dźwięki liry, dudek i żalejek dochodzące z oddali. Pokochała zwykłych, prostych ludzi. Wiejskie kobiety, chodzące po domach z płóciennymi ręcznikami, wyszywanymi krzyżykowym ściegiem w czerwone koguty i rybaków siedzących nad Dnieprem z wędkami z jałowca, u których można było zawsze kupić świeże płocie, okonie, a czasem nawet sumę. Miała słuszność siostra Łucja Czechowska, kiedy mówiła, że ziemia ta wzdycha wprawdzie po białorusku, ale śpiewa po polsku. Matka Bolesława czuła to polskie śpiewanie białoruskiej ziemi całą sobą. Tymczasem dla Łucji Wieliczkiewicz, zakładowej kucharki, Białoruś była przede wszystkim królestwem ziemniaków. Czegoż to z nich nie przyrządzano? Pierożki i bliny, draniki, czyli placki ziemniaczane i gałuszki, to jest kopytka smażone z boczkiem i cebulą, zaś w specjalnych glinianych werteszkach Wypiekano wyśmienite ziemniaczane babki. Zajadano się także kołdunami litewskimi, które w tych stronach nosiły nazwę pielmieni. To od Łucji kucharki, nauczyła się matka Bolesława przyrządzać kwas żurawinowy i tak popularne na kresach wschodnich potrawy jak: Wielkanocna Pascha i Wigilijna kutia. Dziewczęta mieszkające w internacie nazywały Łucję szumnie królową patelni. Słysząc ich pochwały. Promieniała za każdym razem jak słońce w czasie żniw, a następnie oddawała je wszystkie pokornie duchowi świętemu. A cóż ja bym kochanieńkie bez jego pomocy zrobiła, mówiła z prostotą. Żeby nie jego boskie natchnienia poumierałybyście duszyczki moje już dawno z głodu. Emanowało z niej przy tym takie ciepło, że dziewczęta lgnęły do niej niczym zmarznięty w stepie wędrowiec. Do rozpalonego pieca w gościnnej chacie. Ona też jako jedna z pierwszych wstąpiła do Towarzystwa Świętej Rodziny zaraz po Marii lament rodzonej siostrze matki Bolesławy. Po nich dołączyły dwie inne pobożne panny Anna Czerniłowska soku, czerkieska księżniczka oraz Ludwika Grochowska, osiemnastoletnia szlachcianka, jeszcze jedna zdolna krawcowa. Zgromadzenie liczyło siedem sióstr, a wszystkie wstępujące do niego kandydatki przechodziły trzy etapy formacyjne: postulat, nowicjat i okres profesji czasowej zakończony złożeniem ślubów wieczystych. Matka Bolesława organizowała siostrom wykłady i konferencje, zapalała ich serca do ofiarnej pracy i apostolskich ideałów. Przede wszystkim jednak, wychowywała je przez przykład własnego życia. Zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie karności zakonnej. Cieszyła się ze swojej małej trzutki i chętnie rozsiewała uśmiechy, a przecież zmartwień jej nie brakowało. Zakład wymagał inwestycji, na które nie było pieniędzy. Już samo to, że jeszcze istniał, graniczyło z cudem. Wpłaty z tytułu kursów i pobytu dziewcząt w internacie nie pokrywały ponoszonych kosztów. Nie było też w Mochylewie nikogo, kto zechciałby zająć miejsce zmarłej fundatorki. Sytuacja finansowa zakładu stawała się z dnia na dzień coraz trudniejsza. Przyszedł w końcu czas na podjęcie decyzji o jego likwidacji. Nie była ona łatwa dla matki Bolesławy, która jako przełożona czuła się odpowiedzialna za dalszy los zgromadzenia. Nie była łatwa do przyjęcia przez siostry. Które dopiero co rozpoczęły życie zakonne. Nie była też łatwa dla wychowanek, zwłaszcza tych, które zżyły się z zakładem i nawet po ukończeniu kursów często zaglądały do panin krawcowych, tak jak zagląda się do kochającej rodziny. A jednak, z początkiem czerwca 1906 roku, siostry zamknęły zakład i powierzyły dalszy swój los Bożej Opatrzności.